Cześć, co to znaczy przynosić światło poganom? Gdyż właśnie tych słów używa Symeon i wypowiada je nad Jezusem przyniesionym przez Maryję Józefa do świątyni. No właśnie, w pierwszym momencie mogłoby się to wydawać, że poganie, czyli niewierzący w Boga, w Adonai, to są ci, którym trzeba pokazać, jak należy właściwie żyć, więc ja ci tutaj puszczę reflektorek na tą drogę i ty nią idź. Ale ta metafora na to nam nie pozwala, przecież to nie chodzi o wskazanie im drogi, nie. Chodzi o coś innego, o wiele potężniejszego. To jest tak jakby, wyobraź sobie, że jesteś w jakimś pokoju, czy jesteś właśnie, wyobraźmy, tu jest mrok. Jakbym raptem oświetliła to wszystko światłem i ty nie wiesz, dokąd iść, nie? To byś zobaczył, że tutaj jest woda, tu możesz wpaść, tutaj jest inna ścieżka, tu jeszcze inna i widzisz raptem wszystko i możesz zdecydować, gdzie chcesz pójść. Więc przyniesienie światła nie narusza twojej wolnej woli, twojego wyboru, twojego rozeznania i twojego aktywnego rozeznania i poszukiwania. To nie jest pokazanie ci, tędy masz iść, bo inaczej piekło, albo inaczej źle trafisz, inaczej się pomylisz. Nie. Bóg ma do nas zaufanie. On nam daje światło, które nam rozświetla różne elementy naszego życia, naszej rzeczywistości, rzeczywistości świata i pokazuje nam za pomocą bardzo dobrego światła, zobaczę, że być może tu jeszcze mogę kawałek pójść, ale jak będę widziała jeszcze dalej, to będę widziała, że tam na przykład nie ma dalej drogi. Czyli dobre światło to takie, które pozwala nam zrozumieć różne nasze wybory w głębszy sposób, bardziej możliwości wyborów, bardziej odległym w czasie, horyzoncie, czy z różnych perspektyw, ale wybór należy do nas. Bóg nas nie oślepia, nie ogranicza nas. On daje światło, więcej światła, żebyśmy jeszcze lepiej rozumieli, wiedzieli i mogli dokonać wyboru. I tego ci życzę i podziel się. Co myślisz o tym? Cześć!